Ja nazywam się Łukasz Jarzębowski, y, jestem przedstawicielem tutaj portalu edukacyjnego miastoszkoleń.pl i agencji interaktywnej betterweb.pl. Y, opowiem Państwu o długookresowej strategii marketingowej. Y, aha, tu jest Na początku agenda może jak długi okres przyjąć przy planowaniu strategii marketingowej, czyli ile będzie trwał ten nasz długi okres, który będziemy tutaj planować. Powiemy sobie tutaj o te, także o innowacyjności usługi. Na ile nasza usługa właśnie będzie innowacyjna. Wyszu będziemy wyszukiwać i poszerzać nisze. Przedam Państwu taki Pomysł na szybki start, czy jak zacząć sprzedawać jeszcze nawet przed uruchomieniem e-usługi. E, pokażę też inne strategie o edukowaniu rynku, o budowaniu pozycji eksperta w branży, o długoterminowych kanałach sprzedaży, o direct marketingu, SEM, platformach sprzedażowych, content marketingu i potem na koniec, to wszystko jeszcze ubierzemy w jakąś taką jedną spójną strategię. E, Także y, może pytanie do Państwa, kto z Państwa ma y, już jakąś działającą usługę? Jeden, dwa, trzy. A kto planuje wdrożyć? Okej, okay, super. Bo właśnie do Państwa, y, którzy pl y, planu planują wdrożyć, bardziej będzie tak y, y, prezentacja kierowana. Y, właśnie, y, chociaż myślę, że Państwo, którzy już mają, y, też już na tym y, skorzystają. E, czyli na początku, ile trwa ten długi okres? E, przygotowując się do tego wystąpienia, sprawdziłem dane GUS-u e, za lata 2010-2011. E, odsetek firm e, no, z szeroko pojętej branży IT, która, e, która, e, które upada w pierwszym roku czy po pierwszym roku działalności, to jest około 15%. E, tutaj zaznaczone kółkiem, e, e, tą elipsą, jest e, e, właśnie branża IT. Niebieskie to są firmy, które przetrwały, czerwone, które upadły. Także na tyle innych branż, powiedzmy, że jest całkiem nieźle na pewno lepiej niż finanse i ubezpieczenia. I administrowanie i działalność wspierająca tutaj ten odsetek jest bardzo, bardzo odsetek firm, które przeżyły, jest dużo niższy niż w IT. Natomiast w ciągu pięciu lat firmy, które zostały założone w 2006, tylko, aż 70% już z nich upadło, czyli zakończyło działalność. Więc, pięć lat to jest chyba już zbyt długi okres na planowanie. Na, na, na początku przynajmniej. Także ja pro, proponuję tutaj przyjąć dwa lata e, dwa lata takie, e, takiego intensywnego działania nad projektem, e, po którym okaże się, czy, czy ten projekt właśnie ma sens, czy, czy, czy rynek go dobrze przyjmie, czy jest rentowny e, i, i na, na ten czas trzeba przyjąć jakieś e, działania marketingowe. Nasze działania marketingowe właśnie w dłuższym okresie będą bardzo mocno zależały od tego na ile produkt jest innowacyjny, e, czyli e, takim sposobem najprostszym na sprawdzenie innowacyjności tej e-usługi jest e, narzędzie w Google AdWords, narzędzie propozycji słów kluczowych. E, wpisujemy po prostu tutaj w pole e, e, słowo kluczowe, z którym kojarzy się Nasza e usługa, jakie potencjalnie nasi klienci muszą wpisać do wyszukiwarki, aby, aby tutaj pojawiła się nasza reklama i nasza e usługa. Ja tutaj wprowadziłem zapytanie, system rezerwacji dla salonów kosmetycznych. Powiedzmy, że myślimy nad, taką, nad uruchomieniem takiej e usługi. Po sprawdzeniu w Google okazuje się, że Takiego dokładnie słowa to nikt nie szuka, także produkt jest bardzo innowacyjny skoro nikt go nie szuka. Ale to narzędzie daje nam jeszcze więcej opcji, proponuje słowa kluczowe. Jeżeli, wyszuki jeżeli, to jeżeli posegregujemy te wszystkie słowa, propozycje słów kluczowych według miesięcznego wyszukiwania, Analizujemy te słowa i się okaże, że może niekoniecznie to, co my mamy na myśli, ale użytkownicy wpisują bardzo podobne frazy, czyli produkty jest jakaś szansa na sprzedaż jego tradycyjnym takim kanałem przez Google AdWords. Tutaj Google proponuje takie słowa, jak program do salonu kosmetycznego. Zarządzanie salonem i, i, i tym podobne słowa. Jest też e, program do salonu fryzjerskiego, który ma tutaj właśnie e, największą miesięczną liczbę wyszukiwań w tej, w tej branży. E, co t, analiza tych słów kluczowych pozwoli nam e, po prostu na, e, na, 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 na jakieś szersze spojrzenie na tą naszą usługę, na ten nasz pomysł i skieruje nas w kierunku właśnie poszerzania tej niszy. Ee, załóżmy, że ok, zrobimy ten, ten program, czy tę e-usługę do salonu kosmetycznego, będziemy go w następnej kolejności rozszerzać o salon fryzjerski, solarium. Technologicznie wszystkie działania są technologiczny program jest podobny do obsługi różnych gabinetów, czyli możemy potem tą e usługę prze, przenieść, czy, czy skopiować jeden do jednego, zmienić tylko target i sprzedawać go jako system rezerwacji, na przykład gabinetów lekarskich, czy dentystycznych. Także. także jako rozwój produktu, te też musimy sobie zaplanować, w jakie branże będziemy po kolei wchodzić z tą e usługą. Pytanie o cel strategiczny, jaki jest podstawowy cel wszystkich firm działających no, w gospodarce wolnorynkowej. Z zarządzania strategicznego przypomniało mi się tutaj, że to jest przetrwanie i rozwój. Czyli te nasze działania marketingowe muszą zapewnić z jednej strony Przetrwanie, a z drugiej umożliwić jeszcze rozwój. I tutaj Państwu przedstawię kilka takich właśnie działań. Pierwsze z nich, typowo na przetrwanie, czyli szybki start i event-driven marketing. To jest coś, co zrobiliśmy właśnie w mieście szkoleń. Zdobyliśmy partnerów joint venture, czyli partnerów takich strategicznych, którzy będą promowali nasz serwis. Stworzyliśmy wydarzenie. Tworzymy wydarzenie, w naszym przypadku są to webinaria, czyli, czyli każdy może wziąć w nich udział niezależnie od lokalizacji. Wystarczy tylko dostęp do internetu. Przygotowaliśmy promocję z partnerami, właśnie joint venture tych wydarzeń. Na webinarium już podgrzaliśmy atmosferę. I, i, i zaczęliśmy sprzedawać, po czym jeszcze dosprzedawaliśmy osobom, które fizycznie nie były na tym webinarium, ale wpisały się na listę, y, uczestników wstępną. Także y, tutaj można zrobić właśnie taką promocję, y, że y, powiedzieć użytkownikom czy potencjalnym użytkownikom, że y, słuchajcie, no za tydzień startujemy z tą usługą. E, jeszcze jej nie mam jeszcze nic dopracowana. E, dopiero będziemy ją e, wdrażać. E, I, ale już teraz, żeby żeby wam e, żeby zwróciła nam się część kosztów, część nakładów, które ponieśliśmy e, w związku z tym startem, e, przygotowujemy taką specjalną promocję 50% obniżki e, i i tylko dzisiaj czy tam tylko przez te dwa dni macie możliwość e, zakupienia tego pakietu, czy, czy jakiejś tam jakieś usługi właśnie 50% taniej. I ten, ten model bardzo dobrze się sprawdza. Mo, można jednym takim wydarzeniem zarobić no, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a niektórzy nawet kilkaset. Natomiast jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę, jeżeli no, in, nasza usługa byłaby bardzo, bardzo innowacyjna, to, to byśmy musieli w dłuższej perspektywie rozważać jej promocję i najpierw byśmy musieli wyedukować ten rynek. Najprostszym sposobem na edukowanie rynku, takim najbardziej popularnym, jest, jest oparcie marketingu czy oparcie firmy na osobie, czyli na. Na mnie, czyli na właścicielu przedsiębiorstwa. Tak jak Steve Jobs jest skojarzony z Apple, Bill Gates z Microsoft'em, tak my musimy być kojarzeni z jakąś, z jakąś e, taką niszą e, i z własną firmą. E, no i sposobami na zdobywanie pozycji eksperta jest założenie bloga, e, przygotowanie raportu, książki lub e-booka, e, stworzenie jakiegoś darmowego kursu czy płatnego. Hmm, założenie profilu w social media i aktywne tam działanie, również na forach. E, oczywiście nie można tam bezpośrednio tak sprzedawać. Bardziej chodzi o, o właśnie zdobycie pozycji eksperta, zdobycie pozycji e, takiej człowieka pomocnego e, i dopiero później e, w którym, przy którymś tam kolejnym kontakcie dopiero można zasugerować zakup e, tej naszej e-usługi. Oczywiście pojawianie się na konferencjach, publikowanie w branżowych mediach, organizowanie szkoleń i webinarów. To wszystko jest tutaj do zrobienia, jeżeli właśnie chcemy być ekspertem w danej branży. Kolejnym sposobem są długoterminowe kanały sprzedaży. Można tutaj. Jest tutaj duże pole do popisu w kanałach offline'owych, gdyż no, e-usługi czy, czy generalnie e-biznesy zazwyczaj promują się w kanałach online'owych I, i ten kanał offline'owy, direct marketing jest tutaj bardzo często pomijany, a, a czasami on bardzo fajnie konwertuje. Można najprościej: można po prostu znaleźć sobie listę czy bazę kontaktów potencjalnych klientów do naszej usługi, wysłać do nich korespondencję papierową lub zadzwonić do nich, dowiedzieć się czego tak naprawdę potrzebują, co myślą o naszej usłudze, dać im jakiś pakiet startowy, jakiś darmowy pakiet. I, 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 I żeby nam przetestowali, i, i żebyśmy zdobyli od nich feedback, i to będzie bardzo cenne dla nas, taka informacja. No Jest jeszcze sposób, oczywiście, przedstawiciel, zatrudnienia przedstawiciela handlowego, który będzie osobiście się tutaj w, sprzedawał nasze usługi. No myślę, że przy droższych, przy droższych produktach to jest, to jest bardzo, bardzo dobre też rozwiązanie. Tradycyjnymi takimi kanałami, którymi można zdobyć ruch i sprzedaż, standardowo są, jest Search Engine Marketing, czyli PPC, pay per, reklamę pay per click, a także inne sieci reklamowe. E, które właśnie działają w modelu PPC lub paper lead, e, czyli w płatności za akcję. W PPC to jest e, płatność za kliknięcie w reklamę. Paper lead to jest e, płatność za akcję, czyli za, za na przykład złotówka za jednego, jeden zdobyty potencjalny, e, e, a jeden zdobyty adres e-mail potencjalnego klienta. E, Oczywiście w PPSN na, 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 yy, najbardziej szerokim i dającym największe możliwości, tutaj reklam jest system Google AdWords. Yy, jest to system no, bardzo wymagający, powiedzmy, dający duże możliwości, ale też jest bardzo restrykcyjny, yy, szczególnie jeżeli chcemy budować na naszej, stronie na naszej stronie firmowej, czy, czy, czy na naszej stronie usługi bazę mailingową, to tutaj jest bardzo, bardzo restrykcyjnie Google do tego podchodzi. Czyli jeżeli Google nam po prostu odrzuci reklamę, czy odrzuci stronę, to albo ją przerabiamy, albo co jest oczywiście możliwe, no a jeżeli się nie uda, można, sk skąd, można zacząć działania. W sieci y, reklam Facebooka, na Facebooku. E, Facebook jest tutaj na razie przynajmniej mniej wybredny e, i, i takie strony landing page, squeeze page y, m, przechodzą jeszcze w tym systemie. Co oczywiście nie znaczy, że zawsze tak będzie, ale na razie tak jest. Jeżeli z kolei jeszcze tutaj w tych dwóch e, albo wyczerpiemy te dwa źródła ruchu, albo jeżeli je. E, jeżeli nam tutaj reklamy też odrzucą, możemy próbować podziałać przez mniejsze sieci e, PPC, takie jak AdTaili, OnetContext, AdContext, BusinessClick. Działają na zasadzie podobnej do Google AdWords i do reklam Facebooka. E, natomiast możemy jeszcze e, podziałać również w sieciach afiliacyjnych e, typu nowemu Affilio Pro Partner. W sieciach afiliacyjnych rozliczamy się konkretnie za sprzedaż. Są też niektóre możliwości paper lead, ale głównie chodzi o, o, o prowizję od sprzedaży. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny sposób zdobywania ruchu, bo nie płacimy z góry ileś tam złotych za klik czy za wyświetlenie samej reklamy, tylko, tylko płacimy za efekt, którym jest sprzedaż. Yy. Kolejnym Kanałem jest, są platformy sprzedażowe. Bardzo fajnym pomysłem jest, w ramach usługi, zrobienie jakiegoś systemu punktów, za których zakup można coś tam zdobyć. W ten sposób na aukcjach internetowych nasi użytkownicy mogą handlować z tymi punktami i, i robią nam za darmo praktycznie tymi re reklamę. Promują to na Allegro, na eBayu i, i, i wtedy my nawet osobiście nie musimy się w to angażować, a, a, a kanał jest jakiś, pro, promocyjny naszej usługi. Jeżeli jest taka możliwość, to również możemy skorzystać z porównywarek cen lub serwisów zakupów grupowych typu Groupon, Grouper i tym podobne. Chyba jest już 60 takich platform, także. Także no, pole do popisu jest e, dosyć spore. E, content marketing to jest marketing skierowany na treść i przez tą treść e, bu, zdobywamy zaufanie uż, użytkownika, angażujemy go w nasz biznes e, i, e, i na końcu właśnie sprzedajemy mu. Czy konwertujemy go, tego użytkownika na klienta? I robimy to w trzema, dwiema głównymi formami: MI marketingiem i SEO, czyli pozycjonowaniem w Google. Może zacznę właśnie od SEO, czyli mamy jakąś stronę, swoje e usługi, i do, tego, do tej strony tworzymy content. Czasami niektóre usługi są takie, że e, stricte same kontentu nie tworzą, prawda, lub są zablokowane, bo to jest dla, tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani, którzy tam sami wprowadzają te dane i tak dalej. My natomiast musimy wyjść tutaj z. z wyjść na, 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 na przekór oczekiwań użytkownika, którzy będą chcieli jakichś porad związanych. Bezpośrednio lub pośrednio z naszą e-usługą, czyli musimy po prostu pisać artykuły dla użytkowników, ale w ten sposób, żeby były też pod wyszukiwarkę, dobrze, dobrze się indeksowały w Google'ach i żeby żeby właśnie tworzyły tutaj, zdobywały nam ruch właśnie z wyników organicznych w Google'u. Eee, najważniejszym eee, tutaj elementem oprócz pisania treści i pod użytkowników, i pod wyszukiwarkę jest systematyczne publikowanie treści na tym swoim blogu. Eee, I i eee, do tego jeszcze publikowanie tych treści ciekawych, czyli musi być i ilość, i jakość zachowana. Eee, i, I te treści możemy publikować nie tylko u siebie, ale też w serwisach branżowych i na blogach ekspertów. Chodzi o to, że, 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 że z serwisów branżowych i eksperckich blogów nie dość, że możemy zdobyć dzięki temu link, który jest w so królową, bo content jest king, czyli SO <laughs> jest content, czyli artykuł jest królem, ale link jest królową, także z tych serwisów branżowych zawsze starajmy się zdobywać jeszcze link i z innych blogów, natomiast jeszcze samo, Umieszczenie w takim serwisie daje nam social proof taki, że yy, no, jesteśmy lepiej postrzegani już przez naszą, naszych potencjalnych klientów. Yy, oczywiście w to wszystko wchodzą jeszcze inne formy kontentu yy, yy, typu EPR yy, yy, PR, czyli też, też można zaliczyć. To serw yy, te, te, te umieszczanie treści w serwisach branżowych też można pod, tutaj pod PR. Podpiąć. E, szkolenia wideo i webinary, i screencasty to cały kontent wideo. E, możemy go umieszczać, powinniśmy w zasadzie go umieszczać i promować. E, może wyjaśnię trochę, czym są webinary i screencasty, bo e, nie wiem, czy Państwo kojarzą. E, webinary to jest właśnie mm, szkolenie wideo na żywo. Z tym, że użytkownicy generalnie słyszą naszą głos prowadzącego i widzą pokaz slajdów, nie widzą, zazwyczaj nie widzą twarzy eksperta. Tak jak teraz tutaj mamy streaming wideo, live, to, 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 to zazwyczaj w webinarach tego nie ma, jest tylko sam strumień audio, natomiast jest prezentacja na ekranie, czyli tutaj te slajdy są. I w ten sposób przeprowadza się takie szkolenie. A screencast to jest taka forma, że użytkownik to czy znaczy trener nagrywa obraz swojego ekranu i mówi, co, co w danej chwili robi. I to jest bardzo dobra, dobra forma marketingowa, dobra forma tworzenia kontentu, często pomijana, a we usługach bardzo, bardzo przydatna, gdyż możemy pokazać, jakie, jakie. Funkcjonalności ma nasz produkt, jak je wykorzystać, i użytkownik bez wchodzenia samemu, bez zakładania konta, logowania się, podawania adresu e-mail, może zobaczyć, czy ta usługa nam tak naprawdę pasuje, czy, czy, jest, czy, 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 czy będzie mu pomocna. No i teraz czas na krótkie podsumowanie. Przekazałem Wam jakby e, jak największą ilość e, e, kanałów tych dy, dystrybucji e, i kanałów zdobywania ruchu, i kanału zabywania sprzedaży. E, I teraz to trzeba jakoś uporządkować w jakąś właśnie spójną strategię marketingową, e, najlepiej właśnie długookresową. E, no i najpierwszym scenariuszem, który, który wie, większość. E, przedsiębiorców wybiera, to jest, że zrobię wszystko sam. No i niestety zapał nie wystarczy, bo ma tylko 24 godziny, samemu wszystkiego, wszystkiego nie ogarniemy e, od początku do końca. Także no tutaj bardzo łatwo o upadek, bardzo łatwo, e, bardzo łatwo można się po, poddać. E, scenariusz drugi, który już jest bardziej polecany, otwieranie kanałów po kolei. Specjalizujemy się w jednym lub dwóch kanałach, najlepiej powiązanych, czyli na przykład jak e, mieliśmy kanał e, SEO, e, czyli pozycjonowanie w wynikach organicznych, po, wiążemy to z systemem Google AdWords i, i specjalizujemy się w tych dwóch kanałach i z tych dwóch kanałów, kanałów zdobywamy ruch. Gdy wyczerpujemy te pierwszy, pierwszy kanał czy pierwsze dwa kana kanały, to wtedy dopiero otwieramy kolejny. I tak, i tak dalej działamy. Natomiast trzecie, trzeci scenariusz to jest działanie cross-channelowe, można powiedzieć, czyli znajdujemy specjalistów, agencji lub eksperta w każdym z tych obszarów e-marketingu, rozliczamy się z nim na zasadzie flat fee lub za efekt, delegujemy po prostu, mamy, mamy taką bazę swoich, Doradców czy, czy no wykonawców poszczególnych zadań, poszczególnych strategii, i tutaj można bardzo fajny efekt uzyskać jeszcze synergii. Czasami jest tak właśnie, że angażując partnerów w joint venture, plus jeszcze reklamując się na Facebooku, czy w adworcach, czy przez inne sieci kontekstowe. Czasami nie wiem, czy mieliście Państwo też takie wrażenie, że czasami niektórzy marketerzy to jeszcze z lodówki nam wyskoczą. <grywa> także także mo, można na wszystkie sposoby zaatakować, zmasowany taki atak zrobić. I, I jeżeli to się nie uda, no to po prostu coś jest źle z tą usługą, może nie ta nisza, może, może coś rzeczywiście jest nie tak. A natomiast w tych dwóch pierwszych scenariuszach, no to. E, za bardzo nie, czasami trudno jest określić, czy, w czym jest problem, bo jeżeli się robi wszystko samemu, no to się robi wszystko po trochu. E, trochę tego, trochę tamtego, no i nie za bardzo to może wyjść. E, jeżeli się e, zrobi po kolei, no to jeżeli pierwszy kanał, na który się nastawiliśmy, nie wypali, no to, a, a okaże się, że złoto jest gdzieś tam w tym trzecim czy czwartym kanale dopiero, no to, to też myślę, że po pierwszym czy po drugim już się poddamy. Natomiast scenariusz trzeci myślę, że jest takim bardzo, bardzo e, najlepszym źródłem weryfikacji tego naszego pomysłu, naszego biznesu, i, i, i ten polecam robić. Także dziękuję serdecznie za uwagę.